Poprzednie dwa odcinki Kącika Historycznego skupiały się na sensacyjnych zwycięzcach z Kuopio. Sęk w tym, że obaj panowie mieli już na swoim koncie jakieś sukcesy, mniejsze bądź większe. Dziś jednak czas wypłynąć na głębokie wody. I to chyba najgłębsze dotychczas, bo bohaterem trzeciego odcinka o fińskich sensacjach będzie niejaki Pasi Kitosaho. Koleś, który w CV nie mógł sobie wpisać nic. Do czasu konkursu w Lahti, w roku 1997. Co zatem właściwie stało się tamtego dnia, że skoczek nieznany nawet lokalnej publiczności zagroził najlepszym skoczkom świata? Dzień dobry, Bartek z tej strony. Czas na trzeci w tym cyklu odcinek Kącika Historycznego. Co możemy powiedzieć o ojcu obecnego fińskiego skoczka Niko Kitosaho? To, że jest ojcem Niko Kitosaho. Chciałbym być poważnym, ale Fin w konkursie głównym zadebiutował w Lahti 1 marca 1992 roku, zajmując 56. miejsce. Sezon kolejny to regularne starty tego skoczka w Pucharze Świata, o mój Boże! Sezon później odpadł w kwalifikacjach w Lahti, więc nawet w konkursie nie mieliśmy okazji go zobaczyć. W roku 1995 poważnie zbliżył się do pierwszej trzydziestki. Podczas loteryjnego konkursu w Lahti uplasował się na 31. lokacie. Nie wiemy, ile skoczył w anulowanej serii, ale domyślam się, że punktów i tak by nie było. Kampania 95-96 to kolejne niepowodzenia Fina. Najwyżej był na 34. pozycji w drugim konkursie w Lahti. W roku 1996 zdołał wystartować jeszcze na Ruce, zajmując 47. miejsce. Reasumując, skoczek ten do konkursu w Lahti zdobył 0 punktów. Feralny weekend na Salpa Uselce był jednak dyktowany przez pogodę, a zwłaszcza bardzo silny wiatr. Jedni na tej loterii przegrywali, drudzy zaś wyciągali szczęśliwy los. No i jak nie trudno się domyślić, bohater dzisiejszego odcinka zaliczał się do tej drugiej grupy. Skakał on w ramach krajówki z numerem drugim. Dosyć wysoko wybił się z progu i zaleciał na 115 metr, wyrównując punkt K obiektu. Kolejne skoki pokazały jednak, że Finn miał dużo szczęścia, ponieważ dorównać zdołali mu tylko Kimmo Savolainen, tego pana skądś już znamy, 112,5 metra, oraz Jussi Hautamäki, również 112,5 metra. Przez długi czas prowadziło fińskie trio. Patrząc na warunki wietrzne, pachniało wręcz sensacją. Kibiców drużyny Suomi rozczarował jednak Andreas Widholz, który po wylądowaniu na 115 metrze i 50 centymetrze objął prowadzenie. Z wygranej Kitosaho nici. Ale czy ktoś będzie w stanie przebić Austriaka? Cóż, z takimi próbami nie sądzę. Do punktu K zdołali jeszcze dolecieć Funaki oraz Soininen, plasując się tuż za ojcem Niko. Później doszło do wypadku Andreasa Goldbergera i loteryjny konkurs stanął na jednej serii. Tym samym Finn mógł cieszyć się z jedynego w karierze podium. Ale czy jakkolwiek wpłynęło to na jego dalszą karierę? Zależy, jak na to spojrzymy. Po tym sukcesie jeszcze trzykrotnie zdobywał punkty Pucharu Świata, w tym na Velikance w Planicy, zajmując lokatę 24. Sezon 1997-98 przyniósł Kitosaho seniorowi kolejne punkty w zawodach najwyższej rangi. Po 49. miejscu w Kuopio zdobył 6 punktów w Lahti i tyle go widzieliśmy. Po olimpijskiej kampanii Finn zakończył karierę w wieku 25 lat. Dziś jego syn radzi sobie coraz lepiej. Podczas serii próbnej w Planicy ustanowił nawet rekord życiowy wynoszący 233 metry. Czy to znak, że 11-letni już rekord Happonena jest zagrożony? Mam nadzieję, że poznam odpowiedź na to pytanie następnej zimy. Tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do śledzenia naszych profili społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, do subskrybowania z dzwoneczkiem kanału, jeżeli tego nie robicie, oraz kibicowania razem z nami, bo w sporcie najważniejsze są emocje. Pozdrawiam.